kim chciałabyś zawalczyć? Już wiem, z kim zawalczę. Kolejny raz, ale nie mogę o tym powiedzieć. Chciałabym bardzo, ale nie mogę. No powiedz, z kim chciałabyś. Z kim chciałabym zawalczyć? Z Lil Masties? Lil Masties jest fajna. Właśnie ja, jak już walczę z kimś, to chciałabym też, żeby to tam było coś do konferencji, nie? Żeby tam był może jakiś, no nie konflikt, ale jakaś sprawa, którą możemy wspólnie podjąć. Więc może... No ja zawsze mówiłam, że z Magdaleną Ogórek albo z Kają Godek, ale potem Kaja Godek mi wystrzeliła z tym, że tam na strzejnicy się będziemy ścierać, więc ja już stwierdziłam, o nie, nie będę walczyć o dostęp powszechny do broni, nie ma mowy, nie. Ale wiesz, że Kaja Godek teraz chce jeszcze bardziej zaostrzenia prawa. Dlatego nie ma co jej dawać w ogóle przestrzeni. Niech sobie tam, niech już z przestrzeni publicznej zniknie. To są takie osoby, które są po prostu przemocowcami, powinni zniknąć z przestrzeni publicznej. Ich niestety bardzo dużo. Jak się rozejrzymy po mediach, zwłaszcza mediach... Nie trzeba walczyć, żeby być po prostu osobą agresywną, prawda? Te same wypowiedzi o tym świadczą poglądy. Nie, no oczywiście, że agresja czy przemoc nie jest tylko fizyczna, że ona bardzo często jest psychiczna, symboliczna, werbalna. I tutaj to, co robi Kaja Godek... No właśnie, co zrobić, żeby Kaja Godek zrozumiała, że nie tędy droga? Nie, myślę, że ona rozumie, że nie tędy droga, ale ona sobie na tym wybudowała biznes, wybudowała sobie na tym wizerunek i markę. Ona jest w tej chwili po prostu marką i gdyby się wycofała z tego, co robi, to by straciła wszystko, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną. Więc ja myślę, że ona dobrze sobie zdaje sprawę i rozumie te wszystkie argumenty z drugiej strony, ale ja myślę, że to jest bardziej cyniczne w tej chwili, to jest rodzaj biznesu, rodzaj jakiejś, no widzimy zresztą teraz ta organizacja Stop NOP, że to po prostu jest biznes do tego, żeby sobie zgarniać kasę na tym, że rzekomo się walczy o ludzi, którzy są wykluczeni, a tak naprawdę bierze się tę kasę dla siebie jak socha i tyle. I na szczęście zaraz będzie to w prokuraturze i mam nadzieję, że się dobrze rozwiąże, ale ja coraz częściej widzę, że te wszystkie takie ruchy, bardzo często niestety, które rzekomo działają na rzecz innych, a tak naprawdę do Kai Godek zgłaszały się różne osoby, które ja wspieram, osoby z niepełnosprawnościami, nie pomogła żadnej z nich. I dostawały odpowiedzi często naprawdę okrutne. Więc urodziły się z niepełnosprawnościami, tak jak Kaja Godek chce. I już nie dostały wsparcia po tym, jak żyły. A jak umarłyby, to wtedy Kaja Godek dopiero by się nimi interesowała.